Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy przepiękny dzień. Jak widzicie, za mną jest panorama Reykjaviku. A ja idę po takim fajnym tarasie. Odkryłam go właśnie. Nie jestem u mnie w bloku. Poszłam na wizytę do psychologa. O, ale super taras, zobaczcie, jak tu ładnie widać. Poszłam na wizytę właśnie do pani psycholog, ponieważ jednak potrzebuję takiego wsparcia, nazwijmy to. Uuu, jak elegancko, zobaczcie, jaki taras. No super, lepszego tarasu to ja nie widziałam od dawna. Ojojoj, widzicie nowe budynki i nasze właśnie ambasadę, tam właśnie powinno być widać. O jest, widzę ją za drzewem, dosłownie flaga jest, wiatru nie ma. Ale flagę widzę. Góra Esja, Akranes, miejscowość. Tu już właśnie w stronę downtownu, tu już jest ścisłe centrum Reykjaviku, Hallgrímskirkja i właśnie tu szpital. Szpital, który chyba stał się moją zmorą i to na dłużej. I wam powiem szczerze, że jakieś takie lęki, to wszystko. Ja już po prostu nie wiem. Na razie się zamroziło, ale od jutra znowu zaczynamy chemię i w ogóle tu już mam kawę, widzicie, w takiej szklance śmiesznej. Coś mi dziś ten film nie idzie. Przepraszam, że jest taki do bani, ale może nagram, jak wyjdę od pani psycholog, to może tak bardziej się podbuduję jakoś. Wyszłam już od pani psycholog, przepiękna pogoda jest, kamerka jak widzicie wisi w nowym miejscu. Trochę nie bardzo mi się ona chciała tu zainstalować, tak żebym też widziała, jak jadę. Może za blisko, nie wiem, wyglądam cudownie, wiem. Powiem wam tak, po prostu pani psycholog mi powiedziała jedno, że mam w tej chwili pomyśleć o sobie. Nie zadręczać się, co będzie jutro, to będzie jutro i po prostu nie mam na to wpływu i mam się po prostu nie zamartwiać. Pamiętać o tym, że jestem w szpitalu, w najlepszym możliwym miejscu, żeby być, jakie jest. Podjeżdżam pod polski sklep, w najlepszym miejscu, jakie jest po prostu do, no, do tego, żeby po prostu być chorym. Co, patrzę na śledzie, ponieważ idę kupić śledzie, także zaraz do was wrócę. No, śledziów nie mają takich, jak ja szukam. Szukam takie w plastikowym tym, w plastikowym opakowaniu, takiej puszce, takim wiaderku. O, nie puszce, co wiaderku. Chciałam kupić, bardzo dobre są. I teraz muszę tu jakoś wyjechać, jak zwykle tu się ciężko wyjeżdża, jeszcze nic nie widzę, słonica świeci. Słonica, jak ja to mówię, słonica, nie słońce, tylko słonica. I naprawdę nic nie widać, jak się cofa, czy jedzie. Trzeba bardzo uważać, żeby... O, tu jedzie samochód. Albo żeby w coś nie wjechać, albo w kogoś. Potwornie. O matko. Strasznie. Jednak listopad, grudzień to są najgorsze miesiące, kiedy tu z tym słońcem mamy do czynienia. Dobra, żeby było pozytywnie, chciałabym powiedzieć, że bardzo się cieszę, że oglądaliście ten filmik odnośnie moich 20 lat pobytu na Islandii. Dzisiaj jest właśnie niedziela, jest 11 listopada, święto narodowe niepodległości Polski, ale też i moje święto przyjazdu do Islandii. Teraz jest 20 lat, jak jestem na Islandii, święto niepodległości 100 lat, także bardzo fajnie to się złożyło, że przyjechałyśmy akurat w okrągłą rocznicę. Wiecie co, tak sobie pomyślałam, że fajnie byłoby chyba nagrać jeszcze właśnie taki film ze zdjęciami, ale już nie moimi takimi do końca, bo użyję trochę zdjęć z gogli. I Boże, jak oni tu parkują, jechać nie można. Chciałam właśnie wam nagrać film o pewnej miejscowości, w której mieszkałam i tam zeszła lawina. Także myślę, że to spróbuję popracować w najbliższych dniach nad tym filmem.
I to może być właśnie bardzo ciekawe, ponieważ ja zawsze mówię, jeżeli ktoś chce się wypowiadać na temat Islandii, to niech po prostu ma doświadczenie naprawdę sprzed wielu lat. Jest bardzo mała grupa ludzi, która może w ten sposób się wypowiadać czy mówić coś, bo słuchajcie, te takie doświadczenia bardzo świeże, one są również dobre. Ja w nich nie mam jakiegoś większego ja doświadczenia, ponieważ ja nie przyjechałam 2 lata temu do Islandii, czy 5 lat temu. Ja widzę to kątem oka osoby, która tu mieszka na stałe od wielu lat. Nie pracuję, więc borykam się z innymi problemami systemu socjalnego, rentowego, teraz już emerytalnego dla mojej mamy. I wiecie co, po prostu nie można się kategoryzować w jakichś kategoriach. Po prostu każdy gada o czymś innym i tyle, ale ja będę podważać te informacje, które są nieprawdziwe. Możecie do mnie pisać, jak chcecie sprawdzić, czy ktoś mówi prawdę, ponieważ bardzo często jest tak, że ludzie po prostu nie wiedzą, a klepią. I to jest bardzo normalne i ja jestem przeciwko temu, bo ja uważam, jeżeli ktoś chce mówić, to niech mówi, jak jest faktycznie, jakie są prawdziwe informacje, a nie, że komuś się tam udało, czy myśli, że tak jest, bo wszyscy tak mają, bo w ogóle życia nie zna taka osoba. No dobra, słuchajcie, trochę się naładowałam, już mi właśnie lepiej. Na jutro cały czas się przygotowuję psychicznie, że po prostu co ma być, to będzie. Jesteśmy pod dobrą opieką, jesteśmy w naprawdę dobrym szpitalu. Ci ludzie są przeszkoleni właśnie, tak jak mi pani psycholog tłumaczyła to wszystko. I po prostu muszę to zaakceptować tak jak jest, co by nie było, nie mam na to wpływu. To jest właśnie najgorsze, ale i też ważne pamiętać, nie mam na to wpływu. I tak niestety, co ma być, to będzie, na pewno się uda, trzeba myśleć pozytywnie. Chciałam powiedzieć, żebyście subskrybowali oczywiście mój kanał, żebyście kliknęli dzwoneczek, który jest przy znaczku subskrybuj, dlatego że wtedy będzie Wam się wyświetlał nowy filmik, jak go nagram. Jeżeli macie jakieś komentarze, oczywiście komentujcie, łapeczkę w górę i no, komentarze, komentujcie. Ostatnio coś te komentarze, tutaj mi się mało tego pojawiało. Mówię, macie pytania odnośnie tutaj Islandii czy czegokolwiek, to jeżeli mogę, to odpowiem. Co do fibromialgii, to Wam powiem tylko tyle jeszcze, bo właśnie, bo jest grupa ludzi, która się bardzo często pyta mnie o fibromialgię, a ja tak odpowiem, nie odpowiem, to powiem tak. Fibromialgia, idźcie do reumatologa. Reumatolog po islandzku to jest Gigtalæknir. Gigtalæknir znajdziecie na miodzie. Jest kilku lekarzy. Do lekarza reumatologa przeważnie czeka się naprawdę bardzo długo. Nawet 8 miesięcy można czekać, ale jak ktoś nie dojdzie, zwolni się miejsce, to oni Was przesuną i może o miesiąc pójdziecie szybciej. Także to jest tylko jedyny lekarz, który może potwierdzić Wam rentę, który może potwierdzić Wam fibromialgię i naprawdę udajcie się do Gigtalæknir, do reumatologa w celu właśnie nie podłączenia, tylko właśnie, żeby napisał Wam, że macie to, bo to od razu pójdzie w system i Wasz domowy lekarz, występując na komisję lekarską, też już będzie to miał, a na fibromialgię jest renta na Islandii. Także kochani, tylko w ten sposób trzeba właśnie walczyć o swoje właśnie poszanowanie, o godność. Ubieram się i dzisiaj jeszcze będę miała na pewno spotkanie właśnie odnośnie godności i poszanowania, czyli właśnie zakładam taką grupę dla inwalidów, starszych ludzi i ludzi chorych na raka na Islandii, Polaków. Co podkreślę, Polaków. Dlatego, że ja chcę właśnie walczyć o właśnie, żeby nas dobrze traktowano, żeby o nas nie zapominano, ponieważ tak naprawdę inwalidzi i starsi ludzie, już nie wspomnę o tych chorych, ale tak, ta grupa społeczna tutaj jest na ogół pominięta. Jak są jakieś imprezy, to wszystko jest dla dzieci, albo dla pracujących, albo dla tego, a dla inwalidów i właśnie emerytów nie ma nic. Także po prostu inwalidzi, emeryci i rak w jednym, bo będzie nas jakaś pewna grupa. Już są chętne osoby, żeby pomóc i jesteśmy bardzo entuzjastyczni. Miejsce jest, wszystko jest, także kochani, działamy
I na pewno ci, którzy teraz się śmieją z tego, że ten, że na koszt państwa i tak dalej. Nic nie na koszt państwa, kochani. To są rzeczy, które się każdemu należą i przede wszystkim godność, którą nam odebrano tutaj jako Polakom, że nie ma informacji, nie chcą nam pomagać urzędy socjalne, ponieważ liczą się z tym, że po prostu taki statystyczny Polak przyjdzie, nie zna się na przepisach i po prostu się nie spyta, więc oni nas nie informują. I ja przeciwko takim właśnie rzeczom chcę tu działać. Więc zamiast gadać głupoty, skoncentrujmy się na czymś pozytywnym i takim, co produktywne jest. O, dobra. Więc subskrybujcie kanał i trzymajcie się. Pozdrawiam Was. Na razie. Cześć.